Siema, tutaj Jas i zapraszam was na kolejny odcinek serii Sirsama 2. No i lecimy sobie dalej, w końcu jesteśmy w tym królestwie. No i naszym celem jest odnalezienie króla, który jest prawdopodobnie w tamtym zamku gdzieś. Musimy się go zapytać, gdzie jest Cecil the Dragon, który ma piątą część medalionu. A w ostatnim odcinku było trochę problemów. No jakoś nam się udało tutaj dotrzeć. Mam nadzieję, że to tylko było w tamtym poziomie. Takie problemy z save'ami. No i lecimy. Trzeba dotrzeć do tego zamku, zapytać tego króla, gdzie jest ten Cecil, tak jak powiedziałem. Żebyśmy mogli w końcu złożyć ten medalion. No i przypuścić jakąś większą ofensywę na Mentana prawdopodobnie. No ale w międzyczasie pochodźmy sobie tutaj. Tu mam trzy sekrety, bodajże tak jest. Tu będzie pierwszy portal, małe powitanie, no i oczywiście nagroda. Trochę granatów, spoko. No i zbroja, fajnie. Teraz wracamy. Wygląda jak taki złowrogi portal, bo z takiego się zazwyczaj przeciwnicy pojawiali. Daleko i zaufam wam. O, Zagreb, właśnie. Zagreb, czyli po prostu... Dobrze to przeczytałem? Boże. Zagreb, tak, czyli Zagrzeb. Stolica Chorwacji, w której także jest oczywiście siedziba Crow Team. A się reklamują, gnojki, no. W sumie na poprzednim poziomie też były. Wszędzie znaki Crow Team, w sumie nie wspomniałem. A, oczywiście. A, super, armia Mentala, nic nowego. Są taki wytrzymały. Albo chyba tamta mi przeszkadzała. Blokowała mi strzały, tak mi się wydaje. No, coś kiepsko rzuczasz. A ja kiepsko wymawiam. Kurde, ilu was tu jest? Trochę dużo. Dobra, nie, może mi nie gra lepiej. Faktycznie. Ilu ich tam się pojawiło naraz? Trochę dużo. Troszeczkę dużo. No jak wyrzucacie? Co ty, ślepy jesteś? No faktycznie was sporo jest, w mordę. No patrzcie, co wyciągnę wyrzutnie rakiet, to... Co mnie atakować większą liczbą, tak? Żebym sam się zranił. Takie taktyki? No dobrze, dobrze. Niech wam będzie jeszcze więcej. No nie dadzą mi przejść, no. Wszystkie drużyny wam wybiję, no. Nie będziecie mogli nawet meczów oglądać. Wszystkie drużyny wam powybijam. Nie będzie można komu kibicować. To wszystko? Nie wiem, czy ja tu coś minąłem? Chyba nie. Możemy iść dalej. Kurde, już minigun mi się skończył, ale lipa. Nie fajnie. Dobra, chwila, tu jest drugi sekret, musimy to sobie zniszczyć. No i dobra. Chyba w sumie dobrze, że od razu wziąłem. Tak sobie się zastanawiałem, po co ja w to wszedłem. Ale chyba dobrze zrobiłem. Chyba tak. Dobra, szybko biegnij tutaj. Tam jeszcze jest jeden sekret, ale ja się wrócę do niego za chwilę. Chcę wykorzystać jak najlepiej te poważne obrażenia. O, super, teraz wy wracacie jeszcze, wspaniale. Cieszę się niezmiernie. Wspaniale. Co ja coś tam widziałem? A, jesteś tutaj. Coś mi przemknęło na zielono. Dobra, spokojnie, wróćmy się mimo wszystko. No tam był jeden sekret. Tutaj powinien być, dokładnie. Tu chyba nic nie ma, nie, raczej nie. Wszędzie się reklamują, no patrzcie.
O, tu jesteś, spoko. Chyba cię nie mogę zabić przez to. Ciekawe, co tam się dzieje. A, mam ratować ich. Mam rozumieć, no dobrze, zaraz. Niech wam będzie. Tu coś jest. Spoko, to dziwo nie jest sekret. To było bardziej ukryte niż tamta sakiewka przed chwilą. Według mnie. A tu jeszcze jest, dobra. Dobra, cieszę się, czyli chyba wszystkich pokonałem. Okej, okay, jakaś większa arena z fontanną po środku, czyli prawdopodobnie będzie jakaś ciekawsza fala. No zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Najpierw sobie... Domyślam się, że jak zbiorę to serce, coś się odpali. Najpierw sobie zbiorę to. Tylko dla punktów. Kurde. Jesteście naprawdę wysocy. Większy od sama. Ale macie takie wysokie, wielkie głowy. To chyba tylko dlatego. Dobra. O, mówiłem. A nie, to jeszcze nie walka. Tylko zbroja. No dobra, a może sobie zapiszę właśnie. Co jest? A, tu jesteś. Co za spawn? No proszę. Cwaniak. No i super, teraz wy jeszcze się pojawiacie. O! Kolejny. Ty nie spawnowałeś już na górze. Niech będzie. Nie wiem, coś mi tam przemknęło, ale dobra, nieważne. Zaraz mi się minigun skończy, nie podoba mi się to. Kurde, w ogóle mi się to nie podoba. Chciałbym mieć poważną bombę. Dobra, może jednak wezmę tego minigana. No i znowu mi zebrali moich kamikadze. Nie lubię was. Nienawidzę wręcz. Dajcie moich kamikadze. Dobra, jakoś idzie. Ten skąd mi wyskoczył, nawet nie wiem. No i kurde, nie przechodźcie mi przez drogę. Przez drogę. Jak ja tutaj walczę. Tutaj jestem, halo. Gdzie ty tam? Jedziesz sobie. Kurde, z nim jakoś nie lubię walczyć. Taka nudna walka. Jeszcze jak ich jest dużo, to już jest trochę ciekawie, można ponawalać sobie w coś, ale jak tak po jednym, po dwóch wychodzą, to we. Dobra, o dziwo nie idziemy tam, tylko tutaj. No dobra. Jezus, sam. O mój Boże. Dobra, fajny ragdoll, ale sam, czy ty to przeżyjesz? A, dobra, herbata. Zobacz sam, że tak patrzę. Na twoją agonię, no ale sorry. Chciałem się napić. Ta. Sam się nie bawi, nie będzie powoli wchodził. On się wpierdziela od razu. Tak, jak powinno być. Dobra, krótki poziom. No i proszę bardzo, mamy ścieki teraz. Zupełnie jak w pierwszym starciu były ścieki, teraz tak samo mamy. No dobrze. Oho, chyba idzie sam. Chyba go słychać. Jezus, serio, nie wiem jak ty to przeżyłeś, chłopie. W sumie to jak sam spada z wysokich... Jak sam spada z wysokości, to nic mu się nie dzieje, więc czemu ja się dziwię? No tak, wiedziałem, że wcześniej czy później skończymy w ściekach. Oczywiście, że tak. Dobra, jest tu coś ciekawego. Dobra, nie. A, tu nie jest zwyczajna kupa, tu jest królewska kupa, pamiętajcie. To już są ścieki wyższego sortu. Nic ciekawego. Nie ma. Tutaj jest chyba tylko jeden sekret, dokładnie. Pamiętam. I to będzie ciekawy sekret. Jeden z ciekawszych. Dwójca.
No oczywiście, że tak. Czy w większości FPS-ów... W większości FPS-ach serio są poziomy ze ściekami? Nie wiem. W Sirius samach są zazwyczaj. O, fajnie, wy wróciliście. Cieszę się z tego powodu. Jaka muzyka. I też jaka muzyczka złowroga. Co jest? Dobra, ciekawe. No i cleary oczywiście znowu się pojawiają, jak żeby inaczej. No dobra, to mam rozumieć, że to muszę najpierw znaleźć. Jakieś laski dynamitu. No dobra, może tak zróbmy sobie. Tu jest ten pancerz. Ile to jest? Plus 50? Plus 100, ale super. No to fajnie. Dobra, tu jesteście. No, zdecydowanie łatwiej się z wami walczy. No i wy wracacie jeszcze. Świetnie. No gdzie by indziej, jak na poziomie ze ściekami. Oczywiście, że tak. No oczywiście. Na razie coś wolno idzie. Tak pojedynczo wychodzą wrogowie. Oczywiście, że wy tu będziecie. Jak żeby inaczej. Dobra, wracaj. Zapiszmy sobie. Na razie nic się nie psuje z save'ami, dobrze. Mam nadzieję, że to było tylko na tamtym poziomie. O kurde! O co was tak dużo nagle wyskoczyło? Jak mówiłem, że tak powoli idą na nas wrogowie, teraz tak dużo. No proszę. W mordo, teraz z kolei Return to Castle Wolfenstein mi się kojarzy. Co za poziom. Te dwie drogi są, dobra, chodźmy tu na razie. Wow, dobra. Okej. Nie mam pojęcia, jak ja nie dostałem, no ale o dziwo zdążyłem go zabić. No, gdyby to był clear z drugiego starcia albo z trójki, to już bym dostał dawno, to na pewno. To na pewno w mordę. No ty cwajaku. Może jednak zostajmy. O, tak zróbmy sobie. To chyba będzie dobry zestaw. A teraz będzie się tak spawnować, mam rozumieć. No dobrze, o kurde. Tu co się dzieje? Czy oni pozabijali swoich? Czy mi się wydaje? Bo tu z 5 clearów biegło. I nagle wszyscy nie żyją. No proszę, ten pokój mi się bardzo podoba. Jest poważna bomba. I to chyba pierwsza poważna bomba w tym rozdziale. Chyba nie było wcześniej jeszcze. Nie wydaje mi się. Kurde, jaki poziom, naprawdę. Ale w ogóle inny. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Inaczej mi się gra. Kompletnie. Na pewno inny od ścieków pierwszego starcia. Spoko, zbroja. Oho, zamknęli mi drzwiczki, super. Cieszę się niezmiernie. A, wy jesteście, to może... Kurde, może to jednak... O nie, skończyło mi się już, chwila. Zaraz, zaraz. A, nie zniszczę ich od razu, muszę czekać, aż się wyklują. Super. Bardzo dobrze. A mnie zamknęli, no, gnojki. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. Nie było aż tak tragicznie. Nie wiem, skąd wy wyskakujecie, no ale niech będzie. Tu już byłem, tak? Tak jest. A to cwaniaki, no. Spadaj. Dobra, tu jest elegancko zamknięte. Tam nie możemy iść. Rozumiem, Roger that. Dobra, co tu się dzieje? Boże, chwila. Może... Właśnie, rakietnica. O, rakietnica tutaj się idealnie nada.
O, świetnie ich wyczyściła. Może tak sobie zróbmy w takim razie. Piątka i siódemka. Tu ile fantów jest? Dobra, chwila. Chwila! Jeszcze ty, ta? Spadaj. Dobra, tu też mnie zamkniecie? O dziwo nie. A tu jeszcze coś jest. Ale serio, takiego poziomu potrzebowałem. W Sirius Samie 2, naprawdę. Serio, on jest kompletnie inny od pozostałych. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Świetnie mi się tu gra. Czy ja się wracam znowu? Chyba tak. Oczywiście, że tak. Tutaj mam iść. Jaki klimat w ogóle. Jaka zmiana o 180 stopni. Co to za krzyki? O kurde. Patrzcie, Arachnoid teraz się pojawił. No tego się nie spodziewałem, że wy tu będziecie. Dobrze. W sumie dobrze, że tu przyszedłem. A, czyli tu mamy iść, tak? Oczywiście. Wow, co tu się dzieje? Co za gnojki, no? Dobrze, już ją uratowałem. Fajnie, nie? Tu gdzieś będzie sekret właśnie, ten jeden, jedyny. Ciekawe. Dobra, nie ma za co. Muszę go znaleźć. No, w sumie nie spodziewałem się, że mogę tu wskoczyć. Chwila. O, w mordę! Co tu się dzieje? O Boże, zginęła sobie. Niefajnie. Trochę lipa. No niech będzie. Co ty tu w ogóle robiłaś? Dobra, nieważne. Jest jakieś zdrówko w końcu. Wow. Gdzie tu skaczesz? Dobra, co tam się dzieje? Super, zombie się spawnują. Dobrze, to ja do was przyjdę może. Jeszcze wy. Spoko, tam się otworzyło, tutaj nie. Czyli tu powinien być właśnie ten sekret. Tylko czy ja mogę ich trafić? Mogę. Nie powinno być jeszcze jednego? Czasem właśnie. Dobra, tu mamy sekret. Zapiszę sobie. No i proszę bardzo. Ciekawe, nie? Homoseksualne, u Jezus, homoseksualne wesele. Ciekawe, nieprawdaż? Ciebie nie można zabić? Tak, ten gnar jest nieśmiertelny, super. To niech tu sobie zostanie. Jeden z najdziwniejszych, najciekawszych sekretów w dwójce. Zniszczyliśmy właśnie homoseksualne wesele w ściekach. Kto by pomyślał, że coś takiego tutaj można znaleźć? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, idziemy sobie w takim razie dalej. No niestety dziewczynka zmarła. Teraz będzie jej duch prześladował te ścieki. Co się dzieje? Dobra, tu jest zablokowane, niepotrzebnie tu szedłem. No i tak musiałem sprawdzać. Wszystko i tak bym tu poszedł pewnie. Okej. No to fajnie, tutaj jesteście sobie. Czekaliście na mnie, co? Ciekawe ile czasu. Pewnie długo. Pewnie kurde długo. Oho. Długa alejka. To już chyba wiadomo, co się będzie działo.
Dobra, może tak sobie weźmy, ale mam mało zdrowia. O Jezus, co jest? A jeszcze tam idzie, na środku jeden. To nie fajnie. Kurde, ja to naprawdę jestem mistrzem robienia quick save'ów. Zawsze jak robię, to dostaję od razu obrażenia. Ja nie wiem. Jeszcze arachnoidy idą, super. Dużo was tu będzie pewnie. Jeszcze ten idzie. Dobra, tym razem mnie nie trafisz. Gnoju. Ale mało zdrowia mam. Fuck. 11 HP. Boże. Super. Nie wiem, co mi ten pancerz da. Nie mam w ogóle zdrowia. Och, to wygląda jak jakaś wielka arena na walkę. Ja nie mam zdrowia nawet, super. No super, to będzie strasznie ciężkie. Nie wiem, jak ja to zrobię. Bez zdrowia. 11 HP, co ja z tym zrobię? Super, już się pojawiają. Serio, jak ja mam to przeżyć? Nie mam zielonego pojęcia. Czemu w ogóle nie ma HP? Dobrze, że te kolumny są. Jakby ich tu nie było, to nie wiem, co ja bym zrobił. Nie mam zielonego pojęcia. Super, fajnie. O, dobra, jest nadzieja. Nadzieja się pojawiła. Super. Dziękuję. O Boże, cleary. O mój Boże. Dużo was tu pewnie będzie. Dobra, jakoś sobie damy radę, mam nadzieję. To w końcu nie są cleary z drugiego starcia. Czy trójki. Więc spokojnie. No, strasznie wolne są. No spokojnie zdąży przeładować, zanim dobiegną. Fajnie, fajnie. Trochę zdrowia jest. Dobrze, dobrze. Dobra, jakoś idzie. Ej, nade mną się pojawiają jeszcze? Co jest? Czekajcie, idę po to zdrowie. Dobra, one są takie wolne. Spokojnie mogę sobie pobiec. O, tu jeszcze jest. I tam dalej. Chyba na tym widoku zostanę. Jak mi się wydaje. Walcie się! Kurde, otoczyli mnie. Co ja zrobię? A może coś takiego? Kurde, czy ja mam wrażenie, że was jest coraz więcej? Nie podoba mi się to. Ani trochę. Ej, idzie jakoś, fajnie. Oho, dobra, safe. Bo widzę, że... Tak. Widzę, że nie jest fajnie. Jeszcze jakieś cleary tam widziałem, arachnoida? Tak, a co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Jeszcze jeden. O kurde! Zaraz, chwila. Nie za dużo was? Jeszcze ten się pojawił, co ty tu chcesz? Boże. Sejwik. Kurde, ile was tu jest? Jeszcze tam jest clear. Arachnoid. Dobra.
Ej, ale łatwo was omijać. Łatwiej niż myślałem. Spoko. Czekajcie, bo tej nie dźgnuj. Dobra, wal się. Przez chwilę myślałem, żeby poważnej bomby użyć, ale... jakoś mi się udaje ich unikać. Fajnie. Chyba to wszystko. Dokładnie. Ej, nie poszło tak źle. Chociaż łatwo nie było. Muszę powiedzieć, że łatwo nie było. Już był moment, gdzie chciałem poważnej bomby użyć. Naprawdę. Super. Dobra, czemu klaszczesz sam? To było trochę dziwne. Ale okej, udało się. 303 wrogów, wow. Naprawdę więcej niż myślałem na takim poziomie... na poziomie ze ściekami. No dobra, udało się. Znowu na powierzchni. No oczywiście armia mentalna już patroluje, jak zawsze. Zero odpoczynku, no. Super. No, patrzcie, są wiedźmy. Pfu, harpie wiedźmy. Ale nie kościaste już, te zwyczajne. Fajnie, fajnie. Dobra, uratowaliśmy, no nie bardzo, nie uratowaliśmy tej dziewczynki. Nie bardzo. Co mówisz, że mój aim był poor? Co aim był poor? Maybe because Ado, ona dalej jest zazdrosna o to, że spędziliśmy noc z tą kobietą. Super! Dobra, nieważne. Wszystko, co musisz zrobić, to dotrzeć do wrót, tak? Zamku. Może ją zobaczymy? Na pewno tak, bo będzie... A, to wesele, o którym tam była wcześniej informacja. Na początku tego odcinka chyba, czy tam... Nie, to w filmiku jeszcze wcześniej, na końcu odcinka. Dobra. Oczywiście jesteśmy zaproszeni, nie wiem w sumie jakim cudem i kiedy, no ale najwyraźniej jesteśmy. Dobra, no ale wesele sobie pójdziemy prawdopodobnie w kolejnym odcinku, ponieważ jak na razie to było na tyle. Siema.